Państwo, szanowni Państwo, Piotr, no teraz po tym wystąpieniu Władka, to ja nie bardzo wiem, co powiedzieć, bo tak rewolucyjne tezy, tak rewolucyjny program, tak rewolucyjne słowa stawiają mnie w sytuacji mniejszego rewolucjonisty. Tego bym się w życiu nie spodziewał. Wierzymy w Ciebie. Szanowni Państwo, kiedy w 2015 roku startowałem w wyborach do Sejmu, przysięgałem, że nigdy nie zdradzę postulatów obywatelskich, że nigdy nie zdradzę walki o możliwość indywidualnego startu do Sejmu każdego obywatela Rzeczpospolitej. Każdego. Nie tylko członków partii politycznych. Nie tylko tego 1% ludzi godnych Sejmu, a wszystkich Polaków. Wszyscy Polacy powinni mieć prawo startu do Sejmu. Obiecywałem, przysięgałem, że będę robił wszystko, każdymi metodami, każdym sposobem, by obywatele mogli korzystać z instytucji referendum. By można było odwołać posła w trakcie kadencji. By można było skończyć z korupcją we wszystkich, podkreślam, we wszystkich partiach politycznych. Przysięgałem, że zrobię wszystko, by obniżyć podatki, by wyzwolić drobnych przedsiębiorców z tego fiskalizmu, z tego ucisku, gdzie drobny przedsiębiorca traktowany jest obecnie jak tak zwany kułak przez komunistów. Przysięgałem, że swoich postulatów nie zdradzę i przysięgi dochowałem. Tak jak powiedziałeś, Władek, mogliśmy pójść łatwą drogą. Idziesz z PiS, ty z Platformą, ja idę z PiS-em, spokojnie wchodzimy do Sejmu i jest jak było. Ale nie o to chodzi. Trzeba wybrać nową drogę. Drogę centrum, drogę pojednania, drogę prawdziwego dialogu. Czy wy nie macie dość tych kłótni w rodzinach? Ja mówię zupełnie poważnie, poza politycznie. Czy wy nie macie dość? Przyjeżdża rodzina, są święta. Ten za PiS-em, ten za Platformą. Nie mam na kogo głosować. Od dzisiaj macie na kogo głosować. Pokrótce tylko chciałbym, korzystając z tego, że jesteśmy transmitowani przez media, chciałbym tylko pokrótce powiedzieć o dobrodziejstwach płynących chociażby z instytucji referendum. Chciałbym Państwu powiedzieć, że ja nie bardzo rozumiem, kiedy ktoś mówi, że broni demokracji. Bo demokracji w Polsce nigdy nie było. Nigdy w Polsce nie było demokracji. Demokracja jest to taki ustrój, gdzie w każdym momencie obywatele, w każdym momencie, nie tylko przy okazji wyboru, ale w każdym momencie obywatele mogą powiedzieć jakiejś władzy dość, albo powiedzieć szybciej, albo powiedzieć wolniej. Temu ma służyć instytucja referendum. W Polsce jest ona wpisana do konstytucji, ale w praktyce wygląda to tak. Przedstawię Wam po kolei, jak to wygląda. Najpierw trzeba zebrać 500 tysięcy podpisów. Oczywiście tak powinno być. Ale uwaga! Po zebraniu 500 tysięcy podpisów władza może, ale nie musi rozpisać referendum. Przypomnijcie sobie sytuację, kiedy Solidarność kilka lat temu zebrała podpisy pod referendum w sprawie obniżenia wieku emerytalnego. Było ich 3 miliony, a więc sześciokrotnie więcej niż wymaga tego ustawa. Co zrobiono z tymi podpisami? Zmielono. Gdyby ci górnicy przyszli zamiast z wuwuzelami, wreszcie, którzy tak powiem górniczym, z kilofami, pod Sejm i zażądali rozpisania tego referendum, to prawdopodobnie posłowie by się ugięli i to referendum rozpisali. I tak stałem spokojem, ponieważ
przepisy dalej mówią, aby referendum zostało uznane za ważne, do urny musi przyjść minimum 50% uprawnionych do głosowania. Mamy więc próg zaporowy, bo 50% w Polsce jest bardzo rzadko przekraczane. Chyba tak było jedynie w sytuacji przyjęcia Polski do głosowania w sprawie Unii Europejskiej. Ale uwaga, nie myślcie, że ważne oznacza, że obowiązujące, po prostu ważne. Przykład zaznacza, tak, było takie referendum i nic szczególnego z tego nie wynika. Dalej. Gdyby nawet do urn referendalnych przyszło 90% uprawnionych do głosowania i zażądało na przykład jakieś wszyscy 90% Polaków zażądałoby jakąś ustawę wyrzucić do kosza, to uwaga, władza może, ale nie musi uznać,